Wszystko już wiem, ty zakłamana świnio! Magda, może nie tutaj, rozmawiam z ojcem. Dzień dobry. Dzień dobry. Może pan powinien się dowiedzieć, że pana syn to najgorszy człowiek na świecie. Ej, Magda, masz bardzo fajne poczucie humoru, ale mój tata nie rozumie twoich głupich żartów, dlatego może pogadamy sami. Zostaw mnie, to jest dowód na to, że podawałeś mi te leki. Okłamałeś mnie, że kupiłeś laborantkę, żeby sfałszowała moje wyniki, a ja jeszcze miałam wyrzuty sumienia, że cię o cokolwiek oskarżam. Ja nie wiem, co to jest za kartka i kto ci nagadał jakieś bzdur, Magda. Zamknij się. Mam nadzieję, że nigdy więcej cię nikt nie pokocha. Że do końca życia będziesz sam. Bo tylko na to zasługujesz. Tato, ja nie mam pojęcia, co ona ci tu wydrukowała, ale chyba jej nie uwierzyłeś. To jakaś totalna histeryczka. Nie pogrążaj się. Ale to na pewno Kamil ją namówił przeciwko mnie za to zwolnienie. Milcz! Maciu! Madziu, wszystko słyszałam. Tak mi przykro, jestem w szoku. Ten złamał mi serce. Ciociu, ja się w nim zakochałam, a on potraktował mnie jak... Och. Przepraszam. Chyba jesteś najlepszą przyjaciółką, jaką kiedykolwiek mogłam sobie wymarzyć. Przepraszam, że kiedykolwiek w to zwątpiłam. Nie przepraszaj, chodź, bo ja się rozbeczę. Też. Yeah.